O nie. Co o nie? Co się stało, Janusz? Dzisiaj jest 14 maja, tak? No tak, co z tego? Właśnie dzisiaj miałem ważyć 20 kg mniej i być na zupełnie zdrowej diecie. Ha! Nic nowego! Który to już raz miałeś być chudszy? Przestań, tym razem naprawdę miało się udać. Zapisałem sobie konkretny cel, miałem silną motywację i ciągnąłem przyjemnie małymi krokami do przodu. Ale wypadła mi seria nadgodzin i jak zwykle wszystkie plany pies hędożył. Daj spokój. Zobaczysz, wakacje tylko migną, więc co się będziesz przejmował? Zresztą jakie wakacje? I tak wyjedziesz gdzieś może maks na 2 tygodnie. Lepiej się 2 tygodnie wstydzić niż cały rok katować. To już 3 film mini kursu zarządzania życiem. W pierwszym mówiłem o 5 najważniejszych zasadach wyznaczania celów, a w drugim o 4 największych błędach motywacji. A dzisiaj zdradzę Ci największy sekret trwałej życiowej zmiany, żebyś tak jak Janusz nie poddawał się zbyt szybko, nawet jeśli po drodze pojawią się jakieś przeszkody. Jak myślisz, czy gdyby Tobie wypadł jakiś mega pracowity okres w pracy, to czy z tego powodu zrezygnowałbyś z mycia zębów? A może z codziennego prysznica? Po czym, tak jak Janusz z przytoczonej historii, ockniesz się w pewnym momencie i zorientujesz się, że od miesiąca się nie myłeś i nie zrealizowałeś swojego celu. W takim razie dlaczego jakoś nigdy nie zapominamy o tych podstawowych czynnościach, a tak łatwo jest zapomnieć na przykład o codziennych, nawet krótkich ćwiczeniach, regularnej nauce angielskich słówek czy czytaniu książek? Przecież kąpanie się też jest czasochłonne. Odpowiedzią są nawyki. Myjesz zęby 2 razy dziennie, bo wyrobiłeś sobie taki nawyk i już nigdy się nie zastanawiasz, czy powinieneś je umyć, jak ważne jest to dla Twojego zdrowia, jak bardzo będzie się to podobało innym. Po prostu jest to całkowicie automatyczna czynność. Tak jak wchodzenie na Facebooka, kiedy siadasz na sedes. Być może o tym nie wiedziałeś, ale masz mnóstwo nawyków lub inaczej automatycznych czynności, które odpalają się w pewnych sytuacjach i których często nawet nie jesteś świadomy. Nawyki to potężna siła, która może działać przeciwko Tobie, jeśli są złe, lub na Twoją korzyść, jeśli Twoje nawyki są dobre. Jeśli dobrze zdefiniujesz i zaplanujesz swój cel, rozbijesz go na małe kroki, będziesz unikał wszystkich błędów, a do tego oprzesz go na pętli nawyków, to motywacja nie będzie Ci już potrzebna i dużo, dużo łatwiej będzie Ci faktycznie osiągnąć swój cel. Zacznijmy od tego, że pętla nawyków jest zbudowana podobnie do cepa, z 3 części. Tylko zamiast przedcepia, śródcepia i zacepia jest po pierwsze czynność odpalająca nawyk, po drugie samo zachowanie, które nas interesuje, i po trzecie, nagroda, którą sobie przydzielamy za to zachowanie. Nieświadomym nawykiem może być więc zrobienie sobie kawy czy herbaty tuż po przebudzeniu, gdzie czynnością początkową jest na przykład poranne wyjście z łazienki, zachowaniem właściwym zaparzenie kawy, a nagrodą pierwszy łyk tego pysznego napoju. Świadomym, dobrze zaplanowanym nawykiem może być wyjście na trening tuż po pracy, gdzie czynność początkowa to odłożenie do zmywarki kubka z kawą, zachowanie właściwe to zabranie rzeczy i wyjście na siłownię, czy zmiana ubrania i rozpoczęcie treningu w domu, a nagroda to na przykład odhaczenie w dzienniku kolejnego udanego treningu i satysfakcja, która z tego płynie. Największą uwagę w tym przypadku warto zwrócić na dobre zaplanowanie czynności początkowej, bo to tutaj możesz popełnić najwięcej błędów. Powinna być bardzo konkretna i musi być bezpośrednio przed tym zachowaniem, na którym Ci zależy. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Ciebie przydatna i zastosujesz ją w praktyce. Najlepiej od razu. Bo jeśli nie, to bardzo mi przykro, ale właśnie zmarnowałeś kilka minut swojego życia. To wszystko, co przekazałem Ci w tej serii 3 filmów, to zaledwie fragment tego, czego możesz się dowiedzieć na temat wprowadzania trwałych życiowych zmian. Dlatego już teraz zapraszam Cię do zapisania się na mój kurs Rok Zmian. Sprzedaż tego kursu zamknęliśmy pod koniec stycznia, ale ze względu na duże zainteresowanie kursem i liczne maile postanowiłem jeszcze raz otworzyć zapisy, ale tylko i wyłącznie na 10 dni od daty publikacji
tego nagrania. A zapisując się na kurs Rok Zmian, co tydzień dostaniesz ode mnie krótki film z sugestiami zmian do wprowadzenia na jednej z 5 najważniejszych dziedzin życia, a do tego raz w miesiącu spotykamy się na szkoleniu online, na którym zawsze jest dawka bardzo praktycznej wiedzy. Koszt udziału w pierwszym miesiącu kursu Rok Zmian to tylko złotówka i to bez żadnych zobowiązań. To da Ci możliwość zobaczenia pierwszych 5 nagrań i wzięcia udziału w jednym z najważniejszych webinarów z całego kursu. Wejdź na stronę rokzmian.pl i zobacz więcej szczegółów. Pamiętaj, że ten kurs czeka na Ciebie tylko przez najbliższe 10 dni. Potem zarówno cały mini kurs, jak i możliwość zapisu na kurs Rok Zmian znika bezpowrotnie. Pozdrawiam, Robert Machler.